Dzień dobry Państwu. Zawezwałem Państwa tutaj, bo pragnę uspokoić społeczeństwo, a także, żeby pochwalić się licznymi sukcesami. Otóż, pomimo tego, że Donald Tusk zsyła na nas szereg plag, to pragnę zapewnić Państwa, że Państwa los jest możliwie w najlepszych rękach. Łamany na skrzydłach, bo oto stoję przed Państwem jako najwybitniejszy jastrząb na czele jastrzębi. I żeby Państwo poczuli to pulsujące ciepło bezpieczeństwa, to przedstawiam Państwu zespół jastrzębi. Money, money, money! Szczepki złota mamy! Zapierdolę zamskę wyżu! Że jestem najwybitniejszym prezesem w historii NBS, to oczywista sprawa. Ale kluczowym faktem jest to, że jestem najwybitniejszym ekonomistą w historii ludzkości. Moją wybitność doceniają nawet najbardziej opozycyjne i najbardziej nieprzychylne mi gazety. O, tutaj mamy świetny przykład. Gazeta Newsier Mazowiecki. Proszę zobaczyć, jak o mnie wspaniale piszą, jak doceniają mój kunszt. Prezes NBS to Tumen. Czyli z angielskiego Tumen oznacza dwóch ludzi, czyli robią podwójną robotę. Oczywiście Tumen zapisane fonetycznie, bo w redakcji tej gazety nikt tak dobrze nie zna angielskiego jak ja. I tutaj kolejny przykład nawet jeszcze większego docenienia mojej pracy przez nieprzychylną mi gazetę. Tumen do kwadratu. Tumen, czyli dwóch ludzi do kwadratu, to oznacza, że gazeta uważa, że robią robotę za pięciu ludzi. Proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że są to gazety, które są najbardziej krytyczne w stosunku do mnie. Ja się tu rozgadałem, ale czy są jakieś pytania do mnie? O, proszę, pan z niebieskim logiem. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi, jak wysoko pan podniesie stopy? O, tak wysoko. A jak wyciągnę sztabkę z kieszeni, to nawet wyżej. Dobrze, szanowni państwo, czas skończyć, więc podsumujmy. Po pierwsze, musicie pamiętać, że moja niezależność od jakichkolwiek politycznych wpływów umożliwia mi podejmowanie najwłaściwszych decyzji. A po drugie, że nie zważając na własny interes, będę dbał wyłącznie o dobro Sanę Skobarczyków.